Zapraszam Cię na kolejny film z nowej serii Wszystko o manipulacji. Podczas tego nagrania dowiesz się, na czym dokładnie polega technika manipulacyjna nazywana przeniesieniem odpowiedzialności. Chciałbym rozpocząć od rzeczy, która jest dla mnie dość istotna. Nagrywam filmy o technikach manipulacyjnych nie po to, abyś je stosował bądź stosowała. Moim celem jest pokazanie Ci, jak te techniki wyglądają, na czym polegają i w jaki sposób są wykorzystywane przez innych. I robię to, ponieważ jest to pierwszy z kroków radzenia sobie z manipulacją. Zauważenie jej, a następnie zwrócenie na nią uwagi. Nie będziemy jednak w stanie tego zrobić, kiedy nie będziemy wiedzieli, na czym dokładnie ona polega. Dlatego proszę, nie traktuj tych filmów jako lekcji, jak manipulować innymi, a raczej jak bronić się przed manipulacją. Ale przechodząc już do meritum mojego nagrania. Czym jest technika przeniesienia odpowiedzialności? Metoda ta polega na przypisaniu pozornej odpowiedzialności za jakiś problem, który się pojawił i który mamy do rozwiązania, konkretnej osobie lub grupie społecznej. Chodzi o stworzenie takiego ogólnego wrażenia, że w całej sytuacji występuje wróg, który jest winny wszystkich szkód. Jeżeli ktoś bardzo mocno przekonuje nas do tego, że wszystkiemu winna jest jakaś trzecia osoba, a nie on sam, to istnieje szansa, że mamy do czynienia z przeniesieniem odpowiedzialności. Oczywiście tak nie musi być, ale prawdopodobieństwo jest niemałe. Pojęciem, które bardzo często definiuje się przy tej technice, jest nosiciel. To jest właśnie wspomniana przeze mnie wcześniej osoba lub grupa społeczna, którą odpowiedzialnością obarczamy. Bardzo często dochodzi do sytuacji, w której nasz nosiciel to jest ktoś obcy, ktoś, kogo nie lubimy i przez to jest nam łatwiej uwierzyć, że ten obcy jest odpowiedzialny za szkody, które odczuwamy. Myślę, że czujesz już, gdzie ta technika manipulacyjna jest wykorzystywana najczęściej. Moim zdaniem w polityce. Bardzo często dochodzi tam do sytuacji, w której jeden polityk nie chce wziąć odpowiedzialności za to, co zrobiła jego partia, tylko szuka wytłumaczenia w działaniach drugiej partii. Powoduje to, że on sam siebie wybiela, a dodatkowo sprawia, że jego potencjalny wróg, który jest przy okazji nosicielem, staje się jeszcze bardziej znienawidzony przez grupę społeczną, na której danej osobie z jakiegoś powodu zależy. W przypadku polityków, użycie przeniesienia odpowiedzialności sprawia, że jego potencjalni wyborcy jednej partii jeszcze bardziej nienawidzą drugiej, bo utożsamiają ją jako nosiciela wszystkich krzywd. Jak sobie z tą techniką manipulacyjną radzić? Przypuśćmy, że istnieje osoba A, która bardzo mocno, aż podejrzanie mocno, przekonuje Cię do tego, że wszystkie krzywdy danej sytuacji, które się spotkały, odpowiada osoba B. Twoim zadaniem w tym przypadku jest bycie podejrzliwym. Kiedy przypuszczasz, że możesz być ofiarą takiej manipulacji, zadaj sobie jedno konkretne pytanie. Czy osobie A mogłoby zależeć na krzywdach wyrządzonych Twojej osobie? A jeżeli tak, to w jaki sposób mogłaby tego dokonać? Usuń ze swojego toku rozumowania na chwilę osobę B i weź pod uwagę, że za wszystko może potencjalnie odpowiadać osoba A. Bardzo często zastanowienie się nad tym sprawi, że poznasz odpowiedź na pytania i będziesz mógł lub mogła racjonalnie ocenić, czy naprawdę za wszystko, co złe, odpowiada osoba B, czy jednak to osoba A sprytnie tobą manipuluje. Pamiętaj proszę o tym przy następnych dyskusjach, a tymczasem zapraszam Cię do kolejnego filmu o technikach manipulacji.